pandemia, proszę państwa, ma być okazją do polityki promującej bezpieczną i legalną aborcję jako kluczową inwestycję prozdrowotną. O kolejnej inicjatywie promującej aborcję i edukację seksualną z poparciem rządów największych państw Europy będę rozmawiał teraz z dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris Karoliną Pawłowską. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. 15 europejskich państw chce wykorzystać pandemię do zwiększenia dostępu do aborcji i wulgarnej edukacji seksualnej. Na czym ma to wszystko polegać? W tej chwili na forum międzynarodowym widzimy coraz częściej takie tendencje do tego, żeby zakładane były i organizowane różne takie nie do końca formalne sieci, konsorcja i organizacje. I właśnie przykładem tego typu sieci jest powstałe tak naprawdę już kilka lat temu, ale dopiero teraz właśnie w związku z pandemią promowane konsorcjum Countdown Europe 2030, którego celem jest oczywiście upowszechnianie tak zwanych praw reprodukcyjnych i seksualnych. Dobrze wiemy, że niestety pod tą nazwą prawa reprodukcyjne i seksualne kryją się bardzo radykalne postulaty właśnie mające na celu promowanie aborcji. I podczas jednego ze spotkań tego konsorcjum, w które właśnie zaangażowane było przedstawiciele 15 państw Europy, przedstawiciele rządów tych państw oraz liczne organizacje pozarządowe, takie jak na przykład International Planned Parenthood, czyli największy globalny provider aborcji, właśnie wydano dokument, na podstawie którego stwierdzono, że jednym z kluczowych usług zdrowotnych, która powinna być promowana, jest właśnie aborcja. I jest to tak naprawdę kolejny przykład, tak naprawdę z bardzo wielu, wykorzystywania właśnie pandemii COVID do tego, żeby tę aborcję promować, ponieważ także kilka miesięcy temu WHO wydawała na przykład swoje poradniki, swoje jakieś takie dokumenty techniczne, w których wskazywała, że jedną z najważniejszych rzeczy podczas pandemii jest właśnie promowanie dostępu do aborcji, także w aborcji, a może nawet przede wszystkim aborcji farmakologicznej, którą, jak sugeruje WHO, powinny kobiety dokonywać w domu nawet bez konsultacji lekarskiej. Także wszystkie te działania niestety podczas epidemii COVID się coraz bardziej intensyfikują. Pani dyrektor, może warto chociaż oględnie, ale jednak przybliżyć, jak bardzo skrajne organizacje stoją za tą inicjatywą i by w czasie pandemii, zwłaszcza one próbują zintensyfikować swoje działania, jak pani wspomniała. To są, z tego co widzę, czołowi promotorzy całkowitego dostępu do aborcji, prawda? Tak. Jedną z kluczowych organizacji, która wchodzi w skład tego konsorcjum, a także, która działa również w porozumieniu z Światową Organizacją Zdrowia, czy z właśnie innymi tego typu inicjatywami, jest właśnie International Planned Parenthood, czyli, tak jak już mówiłam, taki największy w skali światowej provider aborcji. Jest to organizacja, która od lat zajmuje się promowaniem aborcji na szeroką skalę, wskazując, że miałoby to być prawo człowieka, choć jak dobrze wiemy, nie istnieje takie pojęcie jak prawo do aborcji. Nigdy nikt, na szczęście, jeszcze w prawie międzynarodowym nie stwierdził, że istnieje. No chociaż to główne hasło na plakatach feministek, prawda, często? Dokładnie. Natomiast w prawie międzynarodowym na szczęście jest wręcz przeciwnie. Aborcja nie jest postrzegana jako prawo człowieka, a wręcz w ustalonych przez państwa dokumentach z lat 90. wprost znajdują się zobowiązania do tego, żeby ograniczać liczbę aborcji i wskazujące, że aborcja nigdy nie może być postrzegana jako metoda planowania rodziny. No niestety w tej chwili mamy bardzo zintensyfikowane działania właśnie mające na celu podważenie tego konsensusu, a ponieważ państwa w całości nie chcą się zgodzić na to, żeby w jakimś wiążącym traktacie międzynarodowym stwierdzić, że aborcja miałaby być tym prawem człowieka, no podchodzi się do tego właśnie takimi okrężnymi drogami, właśnie poprzez stworzenie takich nieformalnych czy półformalnych porozumień. I tutaj właśnie jest ogromna rola tych organizacji pozarządowych, bardzo niestety zła rola, takie jak International Planned Parenthood, które wydają ogromne pieniądze na to, żeby właśnie
propagować aborcję. Jeśli dobrze rozumiem, to jest tak, że wspomniane i często sponsorowane przez przemysł aborcyjne organizacje próbują lobbować na salonach europejskich, by wywołać takie wrażenie, jakby chciała tego większość, jakby chcieli tego wszyscy. Choć dokładnie. Jest to ściśle określone jednak bardzo grupa. To wszystko służy stworzeniu takiego wrażenia, że jest to element jakiegoś ustalonego języka, że tutaj ilość tak tych różnych organizacji, które powstają, czy inicjatyw, które powstają właśnie dotyczących tej materii, rzeczywiście jest bardzo duża. Tymczasem one ani nie przedstawiają większości państw, ani nie przedstawiają większości społeczeństwa, dlatego że w te grupy angażują się zwykle radykalni aktywiści, którzy reprezentują zdecydowaną mniejszość społeczeństwa. Natomiast właśnie sam fakt, że jest o nich tak głośno, że mamy tutaj do czynienia z tym, że one wzajemnie wydają oświadczenia, stanowiska o tym, że się popierają nawzajem, właśnie ma służyć stworzeniu takiego wrażenia, że jest to element właśnie jakiegoś takiego uzgodnionego języka. I mamy tutaj do czynienia z przejawami tego zarówno właśnie na tym takim, można powiedzieć, mniej formalnym, mniej oficjalnym forum tych takich multilateralnych różnych umów czy konsorcjów, które nie angażują wszystkich państw, ale niestety też coraz częściej tego typu postulaty przedzierają się właśnie do oficjalnych dyskusji na forum Unii Europejskiej czy ONZ. W Parlamencie Europejskim na przykład bardzo często powstają projekty rezolucji, w których próbuje się już stwierdzić, że aborcja jest prawem człowieka, a brak dostępu do aborcji miałby być wręcz przemocą wobec kobiet. No trudno sobie wyobrazić bardziej kuriozalne stwierdzenia, ale niestety rzeczywiście one się pojawiają właśnie w nawiązaniu do tego typu inicjatyw, które mają miejsce. No, skoro można w Parlamencie Europejskim mówić o zagładzaniu finansowym Polski i Węgier, no to można o wszystkim. To, co mnie przeraziło w tych informacjach, to również te dane, które te organizacje wyliczają, że rocznie miałoby dojść do 15 milionów aborcji, czyli można to przyrównać do średniej wielkości państwa. Dokładnie. Oczywiście te organizacje z ubolewaniem na przykład mówią o tym, ile niechcianych ciąż będzie miało miejsce, przepraszam najmocniej, ze względu na epidemię koronawirusa. Natomiast no sama ta narracja jest wstrząsająca, ponieważ to, że oni wyrażają w ogóle ubolewanie w związku z tym, że się ci ludzie urodzą, no wydaje się absolutnie skandaliczne. No i niestety bardzo często wszystko to, jak bardzo drastyczne są tego typu stwierdzenia, przez to, że używają oni tak dehumanizującego języka, w zasadzie nie dociera właśnie do świadomości społecznej. No także rzeczywiście jest to duży problem, natomiast ważne jest to, żebyśmy my cały czas, żeby nasza strona jednak nie poddawała się temu wszystkiemu, ale wręcz przeciwnie, żebyśmy także organizowali się na tym forum międzynarodowym, dlatego że to jest cały czas walka właśnie o język i nie możemy jej oddać walkowerem. I tego może się trzymajmy. Niech to będzie puenta tej rozmowy. Zresztą już mieliśmy delikatny sygnał, że czas chyba już minął. Czas wrócić do obowiązków też domowych. Bardzo tak. Tym bardziej dziękuję za to, że znalazła Pani chwilę i na momencie się oderwała. Przepraszam tutaj za drobne zakłócenia. Nie, to nic takiego. Bardzo raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris Karolina Pawłowska była gościem tej części programu.